Dzień dobry YouTube, czy wiesz, że twój stary, brudny beauty blender może wyglądać jak nowy? Pokażę wam dzisiaj sposób, jak taki beauty blender wyczyścić, żeby wyglądał właśnie dokładnie, dobrze słyszycie, jak nowy. I na samym końcu, żeby ten odcinek podsumować, pożegnam się z moim starym beauty blenderem. Jest to beauty blender, który używam już od kilku lat. Mam już nowego następcę w przepięknym różowym kolorze, ale to dopiero jutro. Dzisiaj będę żegnać się z tym pomarańczowym. On na początku był w intensywnym kolorze czerwonym, no ale niestety z upływem lat użytkowania ma kolor pomarańczowy. Ja go dzisiaj używałam, nakładałam nim podkład, nakładałam korektor oraz konturowałam nim twarz produktami kremowymi, bo chciałam, żeby był jak najbardziej brudny, żeby wam zaprezentować sposób wyczyszczenia takiego oto brudnego jajeczka. Także chodźcie ze mną do łazienki i będziemy czyścić, a na końcu będziemy rozcinać. Co potrzebujemy? Miseczkę, płyn do mycia naczyń i oliwę z oliwek. Oliwę z oliwek wlewam mniej niż płynu do mycia naczyń. Wszystko ze sobą łączę palcem i moczę beauty blendera, pocieram o miseczkę. Cały ten produkt, który przygotowałam do czyszczenia beauty blendera, musi być wpity przez beauty blender. Jak już to zrobicie, to wtedy masujecie. Oczywiście, jeżeli wasz beauty blender nie będzie stracony, rozcięty, tak jak mój dzisiaj, no to nie wbijajcie paznokci, bo wam się beauty blender bardzo szybko zacznie rozrywać, tylko zróbcie to bardzo, bardzo delikatnie, bo im delikatniej się z nim obchodzicie, tym dłużej będziecie z niego korzystać. Jak możecie zauważyć, produkty, które tutaj się znajdowały, czyli korektor, puder, wszystko zostało ładnie wyczyszczone. Muszę wam przyznać, że bardzo tanim sposobem można dokładnie wyczyścić beauty blender. Na pewno powierzchownie, ale czy w środku również, zaraz się przekonamy. Ale dla porównania mam dla was ten nowiutki beauty blender, który namoczyłam, zwilżyłam letnią wodą i zobaczcie, tak wygląda nowy, a tak wygląda beauty blender, który został przeze mnie wyczyszczony. No ten wiadomo, stracił swój kolor, ale każdy beauty blender na początku wypukuje swój kolor, ten różowy również. Nie wiem jak czarny, ale czerwony i różowy na pewno. Także jest czyściutki, z tego się niezmiernie cieszę. Tanim sposobem, bo w każdym domu znajdziemy płyn do mycia naczyń, znajdziemy oliwę z oliwek, no nie wspomnę tutaj już o miseczce. Co to oznacza? Nic innego, że będziemy rozcinać. Może ja sobie chwycę tak. Jestem bardzo ciekawa, czy w środku ten beauty blender został również wyczyszczony. Ja już widzę, ale nic wam nie zdradzę. Jestem ciekawa, jak obstawiacie. Czysty w środku, czy brudny? Ja wam zaraz pokażę, a wy mi dajcie znać w komentarzach. Zobaczcie. Nie ma śladu po podkładzie, nie ma śladu po żadnym produkcie płynnym czy kremowym, który używałam. Jest czyściutki. Czyściutki w środku i czyściutki na zewnątrz. No, takie testy to lubimy. Także zobaczcie, jak prostym i tanim sposobem można wyczyścić beauty blender. Ja wiem, że są specjalne, nie wiem czy płyny, ale mydełka na pewno do czyszczenia beauty blendera, ale po co wydawać pieniądze? Tak jak wam powiedziałam, płyn i oliwę z oliwek w domu każdy ma. Mam nadzieję, że filmik z takim testem, czy wiecie, że wam się spodoba. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!